Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Moi Drodzy Surviving Mars. Przypominam, możecie zostawić lajka, komentarz, suba, jeżeli podobała mi się seria, wpaść w linki w opisie, a my... No za dużo tutaj nie ma o czym do gadania. Ty, a czemu my tu lądujemy? A, bo my lądujemy tutaj z ciekawymi rzeczami. Słuchajcie, ograniczyłem sobie, zobaczyłem, że w poprzednim odcinku były lagi. Nie wiem, jak to wygląda ogólnie, ale w poprzednim odcinku coś niestety tutaj, bo jest taki problem, że kiedy ja nagrywam, gra pobiera mi 100% karty graficznej. I kiedy ja nagrywam, jeszcze nagrywałem na karcie graficznej, to jest problem, dlatego musiałem ograniczyć FPS-y do 60 u siebie, czyli nie mam 140, tylko mam 60 FPS-ów i teraz mam 50% zużycia karty graficznej łącznie z nagrywaniem. Dzięki temu nie ma lagów, tak w skrócie. Nie powinno być przynajmniej lagów, ale 60 FPS-ów bolą mnie oczy. Szczerze mówiąc, już się tak jak się przyzwyczaisz do większej ilości FPS-ów, to faktycznie może być nieprzyjemnie, jeżeli tych FPS-ów później będzie mniej. Chociaż pamiętam, jak graliśmy po 30 FPS-ów w tego CSGO-a siomami. Normalnie było koks. Jest 30 FPS-ów i zadowoleni byli. Teraz nie, no jak to nie ma 240 w Lidze Legend? Jak to 240 nie mam w Wiedźminie? A CS to przynajmniej na 2000 musi iść, bo to nie może. Jak CS nie idzie na 2000, to nie wiem. Dobra, a to my rozumiem cały czas teraz im będziemy wysyłać cement. No, w sumie mamy cementu dużo, metalu mamy mało, można sprowadzać. Kurwa, zaznaczyłem, żeby oni to rozwalili, ale coś widzę, im się nie chce. Włączę. A, chyba że muszę włączyć i wtedy oni. Sector Odzyskaj, tak, scan. zniszczę nowych. Select a sector to No mówię scan. przecież, odzyskaj. Czeka na wywóz. No to. A ty co robisz? Poczekaj, tylko proszę cię, nie bierz mi żarcia, bo nie wytrzymię, jak ty teraz pojedziesz po jedzenie. Chłopie. Dobra, bierz jakiś metal na razie. Dobra, jest git. Jest tego do skanowania rzeczy. Dobra, tu zaznaczymy 1000 tego. A to też jest anomalia jakaś? Tak. No to. O kurde, ule kawali. Niedobrze. Musimy tu wysłać. A colonist has died. Tych. Śmierć kolonii? Popełnia samobójstwo? Niedobrze. Niestety jeszcze nie udało nam się wypełnić mojej głównej misji, mojego głównego założenia misji, czyli zbudować, słuchajcie, wielkie połączenie wszystkich kopuł, żeby oni mieli dostęp do szpitala, bo na przykład tu jest jedno osobne miasto, tu są jedne, tu jest kolejne jedno osobne jakby miasto, tu jest kolejne jedno osobne miasto, więc ogólnie są trzy wielkie połączone kopuły. W sensie trzy miasta z połączonych kopuł, to bardziej, to bardziej brzmi tak, jak miało brzmieć. Tylko gdzie my ten. To byśmy musieli zaznaczyć chyba im, co? Wyłącz. Wyłącz. Dobra, nic. W każdym razie, słuchaj, musisz załadować żywność. Bierzesz żywność, ładujesz i musisz tą żywność, chłopie, wywozić. Ja robię tak. Będziesz stąd ładować żywność i wynosił tu, rozumiesz? Odwrotnie teraz musisz robić. Tak ci zaznaczymy. Plus tu by się, słuchajcie, przydało, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Tu trzeba, słuchajcie, zrobić ma te magazyny takie automatyczne. Będzie super zajebiste, więc trzeba to pobudować, wszystkie te magazyny. No taki kocur. Weźmiemy tu na razie magazyn żywności, bo ze wszystkich fajnych rzeczy to akurat żywności mamy. Znaczy fajnych rzeczy, ze wszystkich ogólnie zasobów, no to żywności jednak mamy najwięcej. Więc najbardziej by było przydatne zrobić tutaj zasób. W sensie magazyn zasobów żywności. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałem, ale. Dobra, no on sobie będzie tutaj powoli tą żywność zabierał do magazynu. My pewnie będziemy powoli niszczyć te magazyny. A ty. Aha, ja zabieram kurwa stamtąd żywność, a ty przynosisz tu żywność, tak? Zajebiście. Super, ale zajebiście. Super, ale z koksem jesteś największym. To mi się podoba, kurwa. Ajajaj, widzowie. AI paradoksów. Zawsze było do kitu, ale teraz to już widzę. Zawsze było do kitu, póki oglądałem.
To się śmiałem, mówiłem, ale zabawne, że tak słabo to zrobili. Ale jak grasz, to już przestaje być zabawne. Przestaje być śmiechawa. Co to? Brakuje polimerów. Tu widzę, ludzie świrują. No staram się tutaj zapanować nad tą kolonią, ale jest kurwa ciężko. Co ty robisz, ty? Stoisz tutaj. Czemu ty tu stoisz w ogóle? Weź, słuchaj, załadujesz zasób typu żywność i wywozisz ją tutaj. Tu nie chcemy jeść. My nie chcemy jeść, rozumiesz? We don't want to eat. Ci ludzie tu mają głodować, co? Ale im psycha siada, kurwa, szpital, szybko. Nie no, to trzeba szybciutko szpitalik zrobić, bo... Myślałem, że zdążę jakoś się połączyć, ale tu widzę psycha i zgon. Nie ma psychy. Szpitalik. Tutaj... O, jakiś taki jeden walniemy sobie. Tutaj, elegancko. Nadal handel podtrzymywany jest? Pewnie tak. No to jest właściwie handel, to jest metal z Afriką. Metal jest super ważny. Cement jest super nieważny. W sensie tego cementu jest tak giga dużo i jest bez sensu. Nie, popełnia samobójstwo znowu. Już buduje. Już psycha będzie naprawiana normalnie. Możecie sobie z Afriką psychę tego naprawiać. O ile ktoś tu będzie pracować. W ogóle. Widzę, że nie chce się nikomu. Wszyscy mają... Nikt nie ma tu psychy. Wszyscy są chorzy na łeb i po prostu nikt nie ma... O, jest. Jeden chłop. I to jest nawet nie lekarz, tylko naukowiec. I brak specyfikacji i strażnik. No to ale mamy składzik. Dobra. Łączymy kopuły. Pyk. O! Ty, no właśnie coś tak sądziłem, że one po prostu przez to wychodzą. Przez te dziury, nie? A my, najśmieszniejsze jest to, że my chyba mamy realnie, słuchajcie, jeden pojemnik na wodę bez kitu. Ognie, o ty! Stało się całkiem oczywiste, że obserwacje z dużej odległości nie wystarczą do zrozumienia ogników. Oczywiste jest, że... oczywiste... O kurde, ty, co jest? Wrzuciłem sobie oksyta, nagle plama jest, mi się cały świat rozwala. Oczywiste jest, że obciążenie dla naszego zaopatrzenia w wodę. Jest to obciążenie, że jest też obciążenie. Nadal nie wiemy jednak nic o tych złodziejach, poza tym, że pochodzą z pojawiających się wszędzie zapadlic. Wielu ludzi uważa, że wysłanie naszego eksploratora do dalszych badań zapadliska jest jednym z możliwych posunięć. Zidentyfikowanie zapadlisko nadaje się idealnie do tego celu. Wysłanie eksploratora, aby przeszukać anomalię w wybranym zapadlisku. Okej. Okay. Na razie coś, na razie to bym wziął ciebie i wysłał... Tutaj wziął ciebie i możesz w sumie przebadać. Tutaj na przykład? Okej. Dobra, go. Wysyłamy rakiety z powrotem. Wjeżdżający turyści 1, 2 miliony. Niedużo. Jak tam? No, ty, zbugowany. Ja pierwszy uper, nie wiem, że one się zbugowały. Sektor scanned. On się zbukowały, czy jak? Tak, on się zbukowały. Ajajaj, widzowie. Kurwa, no nie wytrzymy. I to by się w ogóle przydało rozmontować. Rozmontuj. 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 No mam ubrudzone okulary, muszę przetrzeć jeszcze chwilę. Dobra, oksy zostały wyczyszczone, taktyka, znaczy taktyka, kurczę, kolonia na Marsie musi zostać ratowana, bo na razie nie jest najlepiej. Szkoda, że faktycznie nie ma takiej realnej mikrokopuły, typu naprawdę takiej gigamała kopułka. Fajne by to było, dobra, musimy w ogóle to pousuwać, ja mogę delay? O kurwa, mogę, dobra, poczekajcie, trzeba to pousuwać. Mogę to delaytem robić, co jest dość śmieszne. Więc coś takiego, to pousuwam. I tu walnę kopułę. Może tu? Nie no, gdzieś... No, że tutaj gdzieś. Coś takiego. I teraz pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. I później pyk i pyk, nie? I co, git? Nie, jeszcze tak. I pyk. Czy zostało wszystko podłączone? Widzę, że niekoniecznie. Ty.
Poczekaj, co? Jak, to nie jest jakieś połączone do prądu, tylko... Jak nie jest połączone do prądu? Przecież jest. A! Pyk, pyk. A, dobra. Mamy to, panowie, jest gites. Rozdzielone sieci, dobra, popełnia samobójstwo, chuj z nim, dobra, elegancko jest. Nasz eksplorer znajduje się nad czymś, co, jak przypuszczamy, jest wejściem do rozległego kompleksu tuneli. Tak się składa, że ten odwór świetnie nadaje się do tego, by puścić nas pojazd. Trzeba jednak uważać, bo nie mamy pojęcia, co znajduje się na dole, czy będzie w stanie odzyskać potencjał. Musimy wiedzieć opuścić. Wydaje mi się, najwyżej sprowadzimy z ziemi nowego. Wysyłamy do tej dziury eksploratora i patrzymy, co się będzie działo. W ogóle to powoli, powoli możemy zacząć tworzyć jakby nową tutaj tego. Nową, słuchajcie. O kurde, ile tu jest kamyków. Kamyków, właściwie głazów. Co mówiłem, że coś nową zaczniemy robić, nie? Powoli będzie, że nową kopułę i tą kopułę łączymy jakoś tutaj, mi się wydaje, nie? I wszystkie miasta stają się połączone dzięki ze sobą. To by było zajebiste ogólnie. Naprawdę super i dzięki temu... znaczy one, bo wtedy ludzie by musieli chodzić na przykład do jedzenia, więc w sumie i tak jedzenie warto jest na przykład w każdej kopule robić, żeby oni nie musieli chodzić, ale na przykład wydaje mi się, że na przykład specyficzne rzeczy jak szkoła to mogę walnąć tu i wyjebane, nie? Bo te dzieci sobie tam pójdą. I to jest spoko, zrobić takie na przykład jedno osiedle szkolne, jedno osiedle handlowe, jedno osiedle bla bla bla, nie? Wypoczynkowe, coś tam, coś tam. Myślę, że to jest koks pomysł. Tu też widzę, powoli będziemy robić, natomiast mamy chyba niewystarczającą ilość dronów. 18, ale tu jest, widzę, sporo rzeczy do robienia. One na razie zajmują się tutaj tym magazynem. Właśnie, bo my, słuchajcie, teraz mi się przypomniało. My odkryliśmy coś takiego jak te latające, te jebańce. Ja to chcę zrobić teraz. Gdzie to się robi? Pokaż mnie to. Kompleks kasyn? Kasyna. TV Studio Workshop. Czemu to jest po angielsku? Alo? Okej, okay. Sklep z elektroniką, sklepik artystyczny, posterunek, security post. Nie, nie, nie. Gdzie tu to będzie? Spłaszczenie, zmień powierzchnię, nie. Kopuły, no nie, 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 nie. Bo my odkryliśmy taki budynek, tylko czy ja go gdzieś znajdę? A jak ten budynek, co to w ogóle było? Czy to jakby budynek, czy co ja odkryłem? Nowy budynek, węzeł wahadłowców. O, przystosowanie silnika odrzutowego wymagającego tlenu do marsjańskiej atmosfery, składający się z 95% dwutlenku węgla, jest nie lada wyzwaniem. Bo żeby spalać, w sumie, żeby, wiecie, się poruszać, nie? Rakietą. No, potrzebujesz jakby czegoś, co będzie to palić, a zazwyczaj spala się powietrze. W sumie. Nawet o tym nie pomyślałem nigdy. Ty, dlatego jak w kosmosie na przykład odpalisz tam, to nie działa? Tylko musisz faktycznie na przykład jakieś sprężone powietrze albo coś takiego? Znaczy nie, bo nadal jakby coś wypuszczasz. Nawet jeżeli się nie do końca pali, to możesz wypuszczać to paliwo i tak pójdziesz. No nie wiem, jak to do końca działa. Dobra, węzeł wahadłowców. Tylko gdzie on się znajdzie? Węzeł wahadłowców. Pomóżcie, widzowie. Widzicie gdzieś tu węzeł wahadłowców? O, tu jest! Zużycie paliwo. Zajebiście. Garażuje, tankuje wahadłowce. Tylko my nawet nie mamy wahadłowców. Ale i tak se zbuduję, czemu by nie. Miejsce dla wahadłowca. O, elegancko. No to tu walniemy od razu. Pyk. Czy nie? Jak to nie można umieścić w kopule? A, na zewnątrz! A! Ty, myślałem, że w środku. No dobra, to tu. Połączenie rurami. Chyba jak połączę to... W taki sposób? To jakby się zalicza jako połączenie rurami? Trochę nie rozumiem. Coś takiego? Halo?
God damn it. Pyk, pyk, pyk. Ty, bo w sumie my tu nie mamy połączenia w ogóle rurami, a to będzie działać jakoś? Jest wymagany tlen, wymagana woda? Jakby wszystko się transportuje tymi rurami tutaj między chyba, tak? Coś takiego. I to znacznie nam wszystko ułatwi w sumie. Kopuły bez podtrzymywania życia. Wszystko rozumiem. Na razie to w ogóle wyłączę tutaj, niech ono nie działa. Obciążenie dronów duże, okej. Okay. I warto jest też stworzyć takie przejazdy, o. Dzięki temu drony będą sobie na spokojnie przejeżdżać między sobą. Między różnymi, na przykład będą potrzebować naprawić tu, to nie będą musieli naokoło jeździć. Warto jest zawsze takie przejście walność. Anonymly found. Okej. Nawet teraz nie mogę. Brak paliwa dla wahadłowców. Co to znaczy? Ty! Co ty gadasz? I co on robi? Ale ze pochczamp? Co ty gadasz? I one se tak teraz, ja nie muszę tych ludzi normalnie, one te se tak samo zbierają, jadą, płyną, tego, owego, wszystko się samo robi? Niemożliwe to jest. Nie uwierzę w to, nie wierzę, że widzę coś na własne oczy. Co ty gadasz, ty? A na razie to bym się tu tego powyładowywał te rzeczy. Teraz, halo, ktoś to wreszcie, kurwa, rozbierze, czy coś? Nie wiem, co robią te drony, w sensie, weźcie priorytet na maksa i weźcie to rozwalcie, proszę was. Czy nie jesteście w stanie tego? Wyłącz w ogóle. To, wyłącz. To proszę was, rozbijcie to, no. To chyba nie jest możliwe, rozbicie na razie tego. Dobra, to po prostu wyłączę to i no i tyle. Po wielu godzinach ciszy odebraliśmy sygnał naszego Explorera. Pojazd przesłał nam ogromną ilość danych. Dane przesłane przez eksploratora wskazują, że pod powierzchnią kryje się mnóstwo jaskiń pełnych ogników, których większość pozostaje w uśpieniu, w żaden sposób nie reaguje na obecność naszego pojazdu. Ogniki, które odwiedziły powierzchnię i przebywały w pobliżu ciekłej wodzy, przechodzą prosy, którego wynikiem są narodziny kilku nowych. To naprawdę fascynujące. Na Ziemi nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Nasi technicy nie znaleźli niestety sposobu na wyciągnięcie eksploatora i jego poświęcenie dało nam bezcenną wiedzę. Okej. Okay. Mamy to. Jakiś nowy coś zrobiłem. Co zrobiłem? Napęd. 30 produkcji. Ulepszenie. Ale jakby 30 produkcji, jak długo budynek jest zaopatrywany w paliwo? W sensie nie rozumiem. O, Władimir Putin. Nie powinniśmy po prostu zużywać paliw węglowodorowych, tylko wykorzystywać je do rozwoju energetyki jądrowej, energii wodnej i odnawialnych źródeł energii. O, to może nawet mądre. SII Fabric. Wydajność zwiększona. A to? Prędkość wahadłowców lepsza. Nawet nie wiem, czy ja nie chcę najpierw prędkość wahadłowców. Ty, ale te wahadłowce to są jakieś giga OP, nie? I one normalnie teraz wszystko same będą robić takie opokczamp? A, bo tu jeszcze coś było do zebrania. Nie, no czemu tu odkładacie? Przecież wyłączony budynek, no. Wyłącz. Opokczamp. Elegancko. Dobra, wysyłamy to ten. Na ziemię proszę, tutaj co potrzebujemy? Czemu ty nie lecisz? Nikt, tu jest metal do... No rozładujcie metale, ty! A nie mam miejsca, ja pierszuper. Dobra, szybki, fast magazyn, bo tu musi handel się odbywać cały czas. No, składzik fast zrobimy. Skład metali, cyk. Proszę mnie tu zbudować fastem. O kurde, faktycznie, to jest sporo miejsca. To w ogóle te ciężarówki blokują przejście. I co robią nasze drony w ogóle? One se latają i co one robią jakby? One donoszą, przenoszą, odnoszą? Co ty właściwie robisz, kolego? Ty przynosisz żarcie tu. I ty przenosisz wszystko, gdzie jest gdzieś potrzebne, tak? Wyczerpało się źródło metali. To niedobrze, ale na szczęście mamy handel. Więc dobra. Wydaje mi się, że trzeba odzyskać tutaj rzeczy, skoro źródło jest wyczerpane. Wszystko trzeba po prostu tutaj zniszczyć. Budynek zostanie rozebrany.
Myślę, że spełniło swoją rolę. O! Kolejne zapadlisko, poszczam. Przydałoby się te łaziki do badania anomalii, więc sprowadzimy sobie na pewno jeden. Rakieta towarowa i potrzebujemy, nie, bazę mobilną, nie, eksplorator sterowny, coś takiego i może ze 4 nawet walne, a co? Ciężarówka sterowna, nie, łazik safari. Kurde, a teraz to w sumie mogę ze 3 nawet walnąć, a nie, no to może ze 2. I drony, więcej dronów. Możemy niby produkować drony, ale ja i tak chyba wolę te 20 sprowadzić. I pyk, bierzemy na ziemię, powinno być git. Tu niby, ty, no ale co robią moje drony? Czemu one tego nie zbierają? Ja nie mam magazynu, tak? Ajajaj, no dobra, skład rzadkich metali w takim razie, proszę szybko mnie tu zbierać różne rzeczy. A składy nie kosztują nic w sumie, ty, ja tylko je kładę i one już się zbierają. Myślałem, że beton w sumie kosztują, a tu jednak nie. Okej, okay. I teraz wydaje mi się, że warto jest, słuchajcie, kompleks mieszkalny będzie trzeba odzyskać, w sensie rozjebać w skrócie. Trzeba rozwalić kompleks mieszkalny. I nie tylko kompleks mieszkalny, bo trzeba nie dość, że, ale mam nadzieję, że to się jakby usuń pozostałości. Teraz trzeba rozbroić to. Usuń pozostałości. Mam nadzieję, że ja mogę w sumie je zrobić teraz. O. Rakieta z ziemi fastem. Zasobnik nawet. To nie ma znaczenia. Potrzebuję... Gdzie to jest? Oddzielasz wilgoci fastem. Dwa tylko mogę? Dobra, no dwa w takim razie. Fastem potrzebuję. Leć szybko. Leć, Adam, leć. No niestety nie mamy wody, a mamy ileś zgromadzonych tej wody? 150, więc jakby... jest dobrze, w sensie... bo one są, nawet nie są połączone na razie, dobra, czekajcie. To nie jest dobrze, jednak jest fatalnie. Trzeba zrobić tak. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Cyk. A, bo tu jest... O Jezus, dobra. Czekajcie, widzowie, to trzeba logistycznie teraz... idealnie ogarnąć. Pyk. 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 Coś takiego, tylko blokujące obiekty są. Niestety. Czyli... No kurwa. Pyk, pyk, żeby to było połączone tu. I teraz mamy prąd. Żeby połączyć to wodę, to w sumie... To w sumie po prostu połączmy to tak. A nie mogę tak. No to połączmy to po prostu tak. I to mam nadzieję, że fastem usuniemy. I to też. A nie, to w sumie nie... No dobra, już nieważne. Dobra. I teraz... Teraz to nie ma prądu. Pyk, teraz ty masz prąd. I teraz łączymy te kopuły po prostu zwykłym przejściem. Pyk, cyk. Du, trup, tu. Much, much, much. Dobra. Tylko jest git, tylko... Jest git, będziemy mogli to połączyć, tylko niestety ja tu coś sknociłem i tego nie, to kliknąłem, żeby tego nie rozbierali. Mamy bezrobotnych, bezdomnych akurat nie mamy, wszystko jest git, tylko trzeba tu, priorytet ja bym dał wysoki, ale nie mogę nawet zaznaczyć niestety. To sobie radzi fantastycznie. Mogę tu jakby dobudować. Określa, czy wahadłowce z tego węzła będą przewozić zasoby kolonistów, czy jedno i drugie. Buduj widzicie, czyli to po prostu normalnie więcej wahadłowców buduje, nie muszę 15 robić. Artykuły elektroniczne oraz polimery, no to kurde, ze 2 bym zrobił chyba, co? Powinno być git. Okej, tu się zwolniło, widzę miejsce i teraz cyk. Cyk. Ojejciu, mamy to panowie, tylko... To cyk, cyk. Jest, uda się widzowie, mam takie wrażenie, że się uda. Szpiegowca przemysłowy. Jedna z pozostałych kolonii próbuje wykraść naszych naukowców. Szanowny doktorze Odlow. Zaczyna się imię, który przesyłał ci jeden z lokalnych uczonych. Zbudowaliśmy w agencji z kolonii japońskiej, skontaktowali się z naszymi członkami naukowcami czołowymi.
członkami naukowcami, czołowymi naukowcami proponującymi przeniesienie się do nowej kolonii. Dobrze, ale umowa kolonisty przewiduje kary finansowe za niespełnienie obowiązków. Traci 20% plus 25% do następnego. Wszyscy naukowcy tracą. Oni nie mogą wyjechać? Dobrze, ale muszę przesłać z powrotem tajny raport o własnych pracach. Próbujemy szukać oszustów. 40% naukowców, badania naukowe o obrazowanej dziedzinie zostały przyspieszone o 2%. 2%? A 2% wszystkie badania? Iny. Chiny, wyślij się kilku naszych naukowców jako podwójnych agentów. To są rzeczy, które Chiny by mogły zrobić. Dobra, wydaje mi się, że tracę naukowców, ale 2% mi szybciej będzie śmigać wszystko i powinno być git. Proszę mi tutaj szybko zbudować to przejście. Szybki cemencik tu jest potrzebny, rozumiesz? Cementu to my mamy tyle, tylko dronów nie ma za dużo niestety. Ale powinno być ok. Co robią moje drony? Coś tam robię. Szybko budujcie to. Nie. Nie wiem, chyba będzie tego. Stacje ładujące by trzeba było dobudować, mi się wydaje. Jak to zbudujemy, to jesteśmy połączeni oficjalnie z całym światem i jest totalnie giga i koks, sztos i wszystko jest. O, dobra, mamy łazikę wreszcie od wody. A gdzie on może wylądować? Wszędzie w sumie chyba, tak? No to wyląduje tu. Czemu by nie? Ty to kto? Eksplorator, sterowny łaźnik tego, a tu nie możesz. No to tu uwalnisz. Teraz i tak to nie ma większego znaczenia, jak udało nam się połączyć absolutnie. Nie wiem, czy jakby dobrze robię. Nie wiem, czy ja powinienem w ogóle te wszystkie rzeczy łączyć. Tak mi po prostu przyszło na myśl, że jest to całkiem kurczę, rozsądny pomysł. O kurwa, ile tych łukników tu jest, co jest? I one za każdym razem mi kradną wodę i to giga dużo wody, co jest? Minus 2. Niedobrze. USA. No nie, no kurde, niby tak, a z drugiej strony produkcja żywności, nie mamy tyle ty. Ale wygląda, wydaje mi się, że produkcję żywności można nadgonić, ty. Rozpocznij handel. My wyślemy, a to nie, myślałem, że odwrotnie, ty. Poka, co możemy na przykład, a co, możemy się na przykład USA, słuchaj. O tym, a no właśnie, bo my im w sumie możemy kraść różne rzeczy. Ale my mamy dobre nastawienie, niestety. Wymień technologię. Poka. Co za wspaniały pomysł. Sądzę, że wymiana artykułów naukowych przyniesie obu kolejom wiele korzyści. No dobra, to wymiana. Walimy tutaj wymianę. Tutaj też bym walnął wymianę. Nie chcą się, nie są zainteresowani. Znowu będziemy mogli się wymienić. Dobra, USA to są nasze największe ziomy. Tak to zrobimy. Inni to chuje. Nie chcą się powymieniać, niestety. Możemy ich okraść w sumie. Możemy... Kogo okradniemy? Okradniemy? Ty! Japonia nawet nie ma jednego kolonisty. Ale jaja. Ale noby totalne. Nie no, szczerze mówiąc to... Poproszę za somy? Przykro nam, ale naprawdę nie... Co? Minus 10. Kurde, co ja klikam? Rozpocznij handel, o. 50 wyślemy w zamian za 101 jedzenia. Nie, to nie chcemy. Ty wymieś się co? 50 w zamian... Aha, to... A USA co miał? Aha, to nie. Dobra, w sumie to fajnie, że z USA możemy się tego... fajnie razem komunikować. Widzę, że Japonia jest totalnie w tyle. Więc wydaje mi się, że możemy ukraść im technologię. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. W sumie tego nie robiłem, kompletnie zapomniałem, że ja takie rzeczy mogę tutaj robić i kraść różne rzeczy. Zajebiste. Tylko skoro, że zapomniałem o tym, że ja tak mogę. Kurde. Jak to w ogóle? Mogę coś... O, mogę poulepszać w sumie. Koszt budowy ulepszenia. Ulepszmy to. Bo jak teraz produkuje, jak teraz handlujemy, to w sumie 30 produkcji, jak długo jest zaopatrywane w paliwo. To jest w sumie dobra. Wyjebane, bierzemy to. Teraz jak nam... O, właśnie, ty. Oczyszczanie wody. Czego my się nauczyliśmy?
Zmuszenie oddzielacza wilgoci. O, podoba mi się. Nowy budynek iglicowy. Oczyszczanie wody. Znacznie zmniejsza zużycie wody w kapsule. Tego się nauczyliśmy. Kurde, a da się to jakieś przenieść na jeden, żeby to było priorytetowe? Jakby muszę... Muszę pyk, pyk i teraz pyk, pyk. Bo to tylko 2000 kosztuje, to powinno być easy. Dobra, bierzemy nadal pomoc zewnętrzną. Jesteśmy totalnymi koksami, no raczej inne kolonie nas nie pokonają, ale i tak chciałbym zakończyć tą gierkę możliwie jak najszybciej. To nie, że się źle bawię, bo to jest fantastyczna rozgrywka i mam nadzieję, że wam bawicie się super razem ze mną. Staram, tylko strasznie dużo mówię. Potwornie dużo mówię, słuchajcie, jak na jakąkolwiek serię. Właściwie to chyba cały czas, całe te wszystkie odcinki z tej serii nie zamknąłem kurczę buzi na chwilę. Szczątki zasobnika, można z nich odzyskać zasoby, no to zróbmy to. Mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę, na przykład sukces tajnej misji, udało nam się ukraść tutaj technologię, zajebiście. Ty, a w ogóle gdzie są nasze rakiety, ty? Dostępne rakiety, ty, dwie, no to gdzie są moi, gdzie, halo? No wysyłać mi tu ludzi fastem, no. No potrzebuję te rakiety tutaj, no gdzie tajne technologie się kurczę same nie ukradną drony przeciwników. Jakbym ja wiedział, że drony będę mógł innym wykradać, to już dawno bym to robił, tak szczerze mówiąc. Szkoda jest, że tutaj możemy tylko jedną zmianę w sumie. No nic. Produkcja grzybów zużywa tlen, nie wiem dlaczego w ogóle. Ale przynajmniej, tylko żeby to jakby naprawić, potrzebujemy tylko i wyłącznie metalu, więc totalnie jest. Ty, co to w ogóle jest? A, bo to są te do badania. No tak, bo ja mam teraz pełno tych rzeczy do badania. Proszę mnie tutaj, ty badasz tą anomalię, ty też badasz, ty badasz... Tą anomalię, ty badasz tą anomalię. Nie wiem, tak szczerze odwaliło mi trochę, że 4 je wziąłem, ale okej. A ty safari co robisz? A ja będzie ci trasę muszę wyznaczać. Dobra, to później sobie. Oddzielacze udało nam się ogarnąć. Lepiej działają, więc mamy dzięki temu teraz na pewno więcej wody. No ale jednak i tak by się więcej wody przydało. Przydałoby się to źródełko z ziemi, natomiast... Znaczy teraz nasze plany są możliwe. Kurde. Bo teraz oni będą mogli ludzi przesyłać. Z jednej do drugiej kapsuły. Tylko jak ja tu kurwa wybuduję kapsułę, ty? Ty to widzisz, że ja rzeczy tu potrzebuję, chłopie? Potrzebuję polimery, metale i cement. Bym musiał tutaj zbudować, specjalnie zadupcać, dać tu. Później przysłać drony, one by musiały zbudować. Dużo roboty, nie wiem czy się opłaca, ale no za friko tyle wody. Ekstraktory wody i dronów. Potrzebujemy energii i dronów do serwisowania. No domyślam się. Nowe technologie dostępne do badań. Jeśli wie ktoś gdzie patrzeć, o wybłyskawie czerwonej planety jest dla niego skarbnicą cudów. Dobra, coś odkryłem? Co odkryłem? To odkryłem? Znaczenie budynku z wyjątkiem kopu wymaga 20% mniej metali i cementu. Fajne. A to nie... Uprawy odblokowują w farmach zwykłych i hydroponicznych nowe uprawy, które wytwarzają tlen i poprawiają jakość gleby. Rośliny odgrywają rolę podstawową dla przetrwania ludzkości, nie tylko dla ziemi. Począwszy od sałaty, którą jemy, a nie skończywszy na powietrzu, którym oddychamy. Oj, sorry widzowie, jest to tak zwana prawda. Nie wiem, czy warto. Myślicie, że warto, ale tu są dwa złoża, patrzcie ile byśmy mieli wody. A nie, ja tu nadupcam, kurwa, jakieś gówna się bawię, ty. Natomiast w tym czasie teraz powinienem... Zdecydowanie, już bym tam zbudował to w sumie, o to mi chodzi, nie? Tak to się bawię po troszeczkę tutaj coś, jakieś oddzielacze wilgoci tego owego. Bawię się w te oddzielacze wilgoci. Nie wiem.
Nie wiem, widzowie. Co zrobić? Anomaly analyzed. Znowu? Co teraz? Skutek na ekranie dostępny. Plastyczność Marsjan, generator Sterlinga. O, generator Sterlinga to jest coś, co bym chciał. Nowy budynek, duże przedszkole. Nie. Marsjańska edukacja. Nie. Generator Sterlinga, gdzie to będzie? Fizyka pewnie, co? Albo tu. Drukowanie łazi... A nie. A, możemy, bo... Tak, możemy wszystko robić. Łaziki, safari, tego owego. Walić to na razie. Generator Sterlinga. Nowy budynek. Wytwarza energię w zamkniętym generatorze. Podoba mi się to. Robimy to. Teraz po aerodynamika marsjańska. Turyści jacyś wjeżdżają. Tutaj jakieś nowe technologie. Dobra, tego owego. Jakiś Anonymous Found, tego owego. Wszystko z Gites. Przydałoby się, są jakieś nowe misje? To jest misja, potrzebny jest łazik safari, no to myślę, że spokojnie możemy tutaj wpakować jednego łazika safari i wysłać je na tą misję. Nowe jakieś anomalie znalezione. Tutaj, weź tu zeskanuj to wszystko. Gdzie niby oni to znaleźli, nowe anomalie? Widzę tylko jedną anomalię. Chyba, że była anomalii scan. Nie oferujesz wymiany zasobów. Mam to gdzieś. Nowy koloniści. Super. Dzięki. Turyści. Tego owego 6 milionów. Super. Jest dobrze. Kurwa, co noc one przychodzą, no. Co sola właściwie. No to co noc w sumie też pasuje. Co sola tu są. Z kitu. Zrobiliśmy ulepszenie tutaj. Napęd ekstraktowy. Póki mam paliwo. I to zużywa paliwo. Pytanie, ja muszę tu dostarczać to paliwo w ogóle, czy to jakby sobie samo tak powiedzmy pobiera? Nie wiem, w sensie paliwa mamy strasznie dużo, paliwo produkujemy z wody, więc jakby to nie ma problemu. Nie jest to jakiś turbo problem, więc wydaje mi się, że to ulepszenie jest na chillku. Chciałem sobie je zrobić. Polimery też produkujemy z paliwa. Wszystko jest na razie dobrze. Przydałoby mi się, wydaje, zrobić nowe magazyny. Różne nowe skład pełny. No dobra, no, nowe magazyny by mi się przydały, wydaje mi się zrobić. Na przykład mieliśmy magazyn żywności, więc teraz drugi do kolei jest, wydaje mi się, magazyn cementu. To jest takie najrozsądniejsze, co mi się wydaje teraz będzie super, mega giga przydatne. No i one jakby, te samoloty, one latają, jakby powodują to, że cały czas jest gdzieś wymiana, więc... Możemy mieć jakby jeden główny skład i jakby jeden uniwersalny i one będą cały czas uzupełniać, więc zajebiście. Nowe rzeczy do odkrywania to na razie nie potrzebujemy. Brak energii. Duża turbina wetrowa jest tutaj. Ja to mogę zbudować? Co ty gadasz? Ulepszony generator Sterlinga ja mogę budować. Ale jaja, ty. Z polimerów i części elektronicznych. Tylko, no, z częściami elektronicznymi może być problem ogólnie, bo coś nam nie idzie ta produkcja tych części elektronicznych. Widzę, że kurde, produkcja co po dwa jest. Jakby jeden walnę i jednak sobie zostawię na razie. Ognie Świętego, nowa definicja życia. Czy ogniki są żywe? Może są organizacje organizmami opierającymi się na innych pierwiastkach niż węgiel. A czy są inteligentne? Na razie wiemy tyle, że ogniki, które zdobyły wodę, wykorzystują ją do rozmnażania się. Świecąc jasne i w pewnych miejscach. Uruchomiłem też jakiś słabo przez nas poznany mechanizm, który powierzchownie przypomina porozumiewanie się komórek. Przyrodzony organizmom żywym, takie jak obecnie rozumiemy. Zatem ogniki dysponują możliwościami podtrzymywania swojego istnienia i porozumiewania się, czyli podstawowymi filtrami definicji życia, jaką stosujemy, choć nie mają budowy komórkowej. Na Marsie trwa ożywiona dyskusja, a jej następstwa mogą rzucić długi cień na naszą przyszłą drogę. Śmierć, samobójstwo, ty. No dobrze. 175 żywności za... cement. No nie. Ja się rozumiem, że... A, my wysyłamy cement, a wy nam żarcie. No, myślę, że to jest niepotrzebne, że więcej kurwa na paliwo wydam, w sensie, niżeli tego, więc...
Jeszcze ze cmokaj się w pupkę. Tak mi się wydaje, że sobie sam poradzę. Dobra, tutaj trzeba się skontaktować z Mr. USA. Słuchaj, USA. Technologia musi zostać, a nie możemy teraz się wymienić. Dobra, to idziemy. Idziemy, słuchajcie, okres Japonię. Możemy? Możemy. Kradzież dronów. A, japońska technologia dronów jest niekontabilna z naszą. Niedobrze. A wy chcecie technologię się wymienić? Nie. No dobra. To was też okradniemy. A technologię wam ukradniemy. Wyślij. No i w sumie, jak już wam coś kradniemy, to drony też wam ukradniemy. W sumie pasuje Japonia, to wy wyobrażacie, jakie pojebane Japonia by musiała mieć drony? Ja myślę, że japońskie drony, to jak my mamy takie zwykłe drony, to jakby japońskie drony już lecą z ziemi na planetę tu i z powrotem transportują coś. Muszą być pojebane technologiczne drony. Nie pasują do naszych nubskich dronów. No niby fajnie wszystko tego owego, tylko no nadal jednak kradnięcie mi wody to nie jest fajna rzecz. Nie podoba mi się to. To w ogóle mogę uruchomić, tylko to potrzeba wody. Okej. Okay. Że teraz jak uruchomię te wszystkie rzeczy, jakby budynek doznał awarii. A. Dobra, to powinniśmy naprawić raczej szybko. Postęp technologiczny, sukces tajnej misji, wykradzione drony, 6, ukryte anomalie, gdzie? Tu. No to zbadaj. Ty możesz lecieć, to leć. Japonia chce mi handel, to nie chcemy. Dobra, wszystko układa się pomyślnie. Wszystko jest dobrze, maśniutko jest, mamy wystarczająco duże rzeczy. Nie narzekam na kryzys, oprócz na części maszyn, które powoli zaczynają mi się kończyć. Będzie trzeba tutaj zainwestować rzeczy. Powoli będę się pozbywa, będziemy się pozbywać tutaj na przykład składu cementu. Trzeba się tutaj popozbywać, żeby przenieść to do głównych tych. Do głównych tutaj, wiecie o co chodzi. Do głównych tutaj magazynów. A nie tylko do składów. No jak będą w magazynie, to duże rzeczy tu się trzyma i jest gites. Szkoda, że jest odwrotnie to i to tak dziwnie teraz wygląda. Dobra, dopracuję to w następnym odcinku. Może, a chociaż znowu obracanie tego specjalnie, tylko to nie wiem. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobają i że cała seria wygląda całkiem spoko. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, tak samo jak ja się dobrze bawię grając w tą serię. Cały ten wątek z ognikami jest ciekawy. Ja nigdy nie grałem w tą grę, więc tam jest ciekawe. Plus, kurwa, chyba sobie radzę super świetnie. Ja powiedziałem, że nigdy nie grałem w tą grę, grałem w tą grę, ale... nie tak intensywnie jak gram teraz. O, możemy ulepszać. 50. Ulepszaj te! Kurde, ty, to ja nie wiedziałem. Dobra, to jak wszędzie, to wszędzie teraz będę klikać ulepszać. Trzeba to. Halo, proszę tutaj ulepszać to. Dobra, nie mamy wody, ale już będziemy mieli wodę. Elegancko. Dobra. Możecie zostawić, słuchajcie, lajka, komentarz, subskrypcję. Wpaść moje drugie różne linki na kanale. Typu Twitch, Twitter oraz Instagram. Mój drugi kanał vlogowy macie w opisie, zobaczcie serię Rewind'a, bo wyszedł Giga Miodzio. Zapraszam na również inne serie, jeżeli ta wam ci się podoba, są różne montowane, na przykład teraz planuję, słuchajcie, teraz planuję zrobić serię z Palestyny w Real Politics. Palestyny i Izraelu, temat dość topic, może wrzucę od razu tutaj. Może wrzucę bardzo szybko te odcinki z Izraela i tego. Te pewnie, które widzicie, pojawiają się w lipcu pewnie, coś takiego. A pewnie, no jakieś za dwa... Ja nagrywam to i wy to widzicie za dwa miesiące. To jest taki poziom, więc zmiana technologii nie mogę jeszcze. Ja się tyle mam nagranych materiałów, że jakby, no, no dlatego tak wolno się pojawiałem. O to mi chodziło, jak coś. Poziom tu jest najlepszy. Humorek świetny, prowadzący wyśmienity, a widzowie, ojej, widzowie to już, no to nawet nie ma co mówić, widzowie to są tacy. Miłego dnia oraz miłej nocy, dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.